Cześć, tu Gór Tank i po ponad 9 miesiącach wracamy do Hellbounda, nowego Hellbounda. Mam nadzieję, że modyfikacja się nieco poprawiła, chociaż jak wiecie, wcześniej niewiele w nią grałem, ograłem tylko dwa poziomy. Dobra, podpiszmy sobie pakt. Wiadomo, koszmar. Od razu mamy cmentarz. Mamy nową misję na kartę, którą od razu muszę pochwalić, bo poprzednia misja to było bodajże zbieranie amunicji, co było spierdolonym pomysłem na tak wielkim poziomie. No i dobra, no kart nie ma co oglądać. Zaczynamy poziom. Ambient mamy ten sam. Dobra, tam jest gdzieś shotgun i on rozpocznie nam walkę. Proszę bardzo. Ale na razie z niego nie będę korzystał, trochę amunicji chcę zaoszczędzić. No proszę, tu panowie, to łatwizna. Oczywiście nie trafiłem. Postaram się jak najszybciej duszę pozbierać do misji, żeby mieć później wolną rękę co do przechodzenia poziomu. No niestety panowie nam się nadal blokują na tym pomniku. O, jest i samobójca. I to do nich mi się przyda shotgun. Kurde! A jebiście. Na czymś się zablokowałem, skacząc z boki. Zapłaciłem cenę. Kurde. Od nich trzeba mocno uciekać, bo oni lubią detonować, nawet gdy umierają z daleko od nas. Dobra. To jest kilku panów, które trzeba zabić z daleka. No i dobra, to by było na tyle. Oczywiście na tym poziomie postaram się też sobie Goldisha dozbierać. Zaraz się zajmiemy tutaj. Coś mi odepchnęło dziwnie. Zaraz się zajmiemy sekretami. Właściwie to ten pomnik chyba wykorzystam, wiecie, bo on blokuje tak tych przeciwników. Ja go wykorzystam, żeby uniknąć śmierci tutaj w pułapce przy pierwszym sekrecie. Pierwszy sekret nam się tutaj troszeczkę zmienił, już nie musimy kilku wajch przeklęcać, żeby dostać broń i amunicję. Moim zdaniem to jest zmiana na plus, wcześniej to było troszeczkę przekomplikowane. Dobra, minigun boży. I teraz trik jest taki, żeby dać im się naspawnić. Niech się spawnią do woli, będzie tu ich sporo, bardzo sporo. A ja muszę biegać bardzo szybko między nimi. To jest pomysł jedyny. Jak to przeżyć, bo jak się zatrzymam, to oni mi się po prostu zgrupują w jednym miejscu i będzie... Widzicie? Tylko na chwilę zwolniłem. Trochę pobiegamy w kółko, oni będą popełniać samobójstwa. No jednak mnie dotknął, cholera. Okej. Oczywiście widziałem tego pajaca, który się zblokował. Niestety na poziomie... No występują nam tutaj takie miejsca, gdzie ci przeciwnicy się po prostu blokują i sobie stoją po wszeczasy. Dobra. Teraz możemy się dostać do tego sekretu. Wcześniej, jak pamiętacie, musieliśmy przez cały poziom zawracać po ukończeniu go.
Problem jest tylko to, jak tam się dostać, nie? Musicie po prostu z nagrobka tam modlić się o doskoczenie. A uwierzcie mi, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Aż chciałoby się powiedzieć, chciałbym mieć tutaj kartę poszukiwacz z paroksyzmu. Albo chociaż harpun z Rise of Evil. A tak to będzie niestety masakra. Muszę liczyć na szczęście, że postać złapie się krawędzi dolnej części pomnika. A powiem wam, że to się często nie zdarza. Zwykle ta postać po prostu dotyka tego i spada. Dobra, F5, bo nie wiadomo, kiedy my tu z powrotem wejdziemy. Chodź. Musimy się tej babie na tyłek wspiąć. Albo nie musimy, dobra, zebrałem. I dobra, mamy tutaj kartę. Co mnie ciekawi, czy to jest karta tylko z buffem tymczasowym do poziomu, czy to jest karta, że ja będę ją miał w rozdaniu. To sobie zobaczymy już chyba pod koniec poziomu. Bierzemy oczywiście, dostajemy tymczasowy buff z pomieszaniem. I leci... tak, już wszystko, dobra. Kurwa, jeszcze mi się pomieszało, że tam jakiś sekret jest. Oczywiście musimy golda zbierać, musimy. Zaczynamy od nowa grę, to goły i wesoły jest Daniel. No i zbierajmy te dusze w cholerę. Dobra. No już spam następny. Oni na razie sobie tak biegają luzem, bo pomieszanie działa na nich. No już nie działa. Już słyszałem dźwięk. No i dobra. Tak, zbierzemy sobie jedną duszę na zaś. I lecimy dalej. Nie chcę przemiany marnować, wiadomo. Trochę kasy. Tutaj z tego co pamiętam trzeba podejść i tu jest gdzieś, no tak jest. Ta skrzynka ze skocznią. HPczki. No i dobra, wchodzimy do środka. Dobra, i to by było na tyle z naszych przyjaciół. Dobra, trochę pounikam tych duchów. Tu jest klucz. Ten klucz nam zastępuje kolejną zabawę z wajchami, którą tam żeśmy mieli, bo z tego co pamiętam wcześniej trzeba było, żeby to otworzyć, trzeba było tam na końcu wajchy otworzyć, użyć wajchy, potem powrócić tu i użyć innej z tyłu i dopiero nam się to otwierało. Teraz mamy po prostu klucz, kolejna zmiana na duży plus, według mnie. No i dobra, tu mamy tryb demona, czy tam jakiś, kurwa. Nie, to nie jest tryb demona, to jest ten... Zawsze nazwy jego zapominam. A jakie gówno, co zwiększa damage. No to pamiętam, tu kurwa typy były z beczkami kiedyś. A teraz ich nie ma, co ciekawe.
Dobra, ten pan popełnił samobójstwo. Bierzemy jego duszę. Tych dusz mamy zebrać 180. To jest na oko tak 3 przemiany i będzie spoko. Nawet będzie sporo ponad. Dobra, znowu będziemy krążyli na rozpędzie, bo ci panowie są strasznie groźni. O, już się będą wysadzać przy mnie. Dobra. No i tam na dole nas czekają panowie ze średniowiecza, ale zanim tam pójdziemy, to wiadomo, kasa. Muszę powiedzieć, że ciekawy dobór jest tutaj muzyki bitewnej. No i dobra, czas na tunele. Ja tuneli nigdy nie lubiłem w tej modyfikacji. Cholera. Ile my tych dusz mamy? No, trzeba zbierać, trzeba. Trzeba nadgonić. Chociaż nie, tutaj potworów jest dużo. Raczej ciężko by mi było tutaj tyle dusz pominąć, żeby misji nie zrobić na kartę. No już. O. Ścierwo. Chodźmy do sekretu. Tamto na razie jest nieaktywne, więc i tak musimy lecieć dalej. O, o ty gnoju. Jakby skoczył. Tu mamy drzwi zablokowane, czyli wiecie, sekret. Dobra, dozbieramy sobie do 65 i znowu będziemy tą przemianę trzymać na inne miejsce. Dobra. Gin. Jeszcze ktoś? Nie. Dobra. No i to jest to niebezpieczne miejsce. O, mamy schodki dorobione. Wcześniej tu schodów nie było. Tutaj też tak chwilę poczekamy z przemianą.
No dobra, nie poczekamy sobie. No i akurat cyklopy przeżyły. Co mnie walnęło? No musiałem się dać walnąć. Dobra, duszyczki. Z tego co pamiętam, to jeszcze tutaj była zasadzka z kolejnymi cyklopami. Pozabijam ich z kołkownicy, bo kołkownicę lubię. Dobra, ty sobie umrzesz bardzo szybko. Kurwiel, znowu lasera użył. Ten laser jest tak OP. No i by było po wszystkim w tym miejscu. Oczywiście kasę pozbieramy. Weźmiemy sobie tą zbroję na górze. HP-ków raczej nie weźmiemy, bo mam już podkórek ich. I więcej raczej nie mógłbym zebrać. Kaska. Dobra, chodźmy po tą zbroję. No i tam się przejdziemy. Ammo mamy do shotguna? Mamy, dobra. Tu jest ważne miejsce. To trzeba rozwalić, bo tu jest jeden z włączników do sekretu. Te włączniki oczywiście zaczną nam działać dopiero jak poziom ukończymy. Ale właśnie te trumny mi wcześniej uniemożliwiły znalezienie tego miejsca. Po prostu mi zasłaniały, a ja biegałem jak kurczak bez głowy po całym poziomie, szukając tego włącznika. Po prostu mi go zasłaniały, bo tam tylko takie malutkie światełko się przy nim pojawia. Dobra, tam jest pułapka, sobie już ją darujemy, prawda? Albo dobra, już tam, niech będzie, wszystkie potwory zabije. Tak, zostałem uwięziony, straszne, co się ze mną stanie? Kto został uwięziony? To chyba demony zostały tu uwięzione. No i to by było na tyle. Gdzie ta dusza? No i zbliżamy się już do zrobienia misji na kartę. No mówiłem, to nie będzie trudna misja. Ale na pewno jest to lepsza misja niż ta, która tutaj poprzednio była, która wymagała nieskończonej ilości pielgrzymek. Wielki pajac idzie, ale dobra. I prosto w dupala dostał. Dziękuję za hapeki. Zbroi znowu nie możemy wziąć. Ale na szczęście tego poziomu nie będę gwiazdkował, więc się tym nie przejmuję. Kaska.
Ty gnoju, przeżyłeś? No jak na razie powiem wam, że poziom jest całkiem spoko. Nawet się dobrze bawię przy nim. Dobra, tutaj było sporo samobójców. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj jak byłem w trybie demona, jeden z samobójców wyskoczył z ziemi, ja go próbowałem zabić i go nie mogłem przez kilka sekund. To jest to, o czym wam chyba kiedyś wspominałem, że ci samobójcy są niezbalansowani, ponieważ są przez jakiś czas, jak wyskoczą z pod ziemi, nietykalni, a nadal mogą eksplodować, mocno raniąc Daniela. To mnie gdzieś wkurwiało w jakimś modzie kiedyś, pamiętam. Spowalniało mi grę. Czy to w wymarłym mieście mi to spowalniało grę? Już nie pamiętam. Dobra, tu mamy tą świeczkę, która nam otwiera sekret. Dobra rada dla was, nie bądźcie tam, kiedy ta świeczka zostanie rozwalona, bo ona robi spore kuku. Ona po prostu eksploduje w tym pomieszczeniu. Kasa. Kolejna zmiana na plus, bo wcześniej tego sekretu nie dało się chyba otworzyć przed wejściem dalej. Czy może mi się coś myli, bo pamiętam, że na tym poziomie konkretnym był jakiś pojebany ten problem, że jak się gdzieś poszło, to już się nie można było zawrócić i gra się kurwa bloczyła po wsze czasy. Dobra, mamy 6 sekretów, całkiem spoko. Nawet tego nie zauważyłem, że je zbieram. Dobra, to miejsce. No i oczywiście misja na kartę jest już wypełniona z całą starannością. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie dusz pozbierać więcej. Przemiana nam się przyda. Dobra, tutaj skocznia nam nie działa, ale to już pamiętam dobrze, co tu trzeba zrobić, żeby nam skocznia działała. Trzeba zrobić to, tylko czekajcie, żebym się nie wpieprzył do wody. Dobra, co przycisk trzeba włączyć, już nam skocznia działa. Wybijmy sobie tam witraż i lecimy do środka. Zamknij mordę.
No i dobra, teraz sobie pobiegamy po sekretach, trochę sobie pogadam. Oczywiście mamy informacje o 3 demonicznych aktywatorach. Jak zauważyliście, twórca mocno zrezygnował nam na tym poziomie z wajch, bo wcześniej prawie wszystkie mechanizmy na tym poziomie to opierały się na wajchach, co było troszeczkę wkurwiające. I znacznie są uproszczone sekrety. Widzieliście to na przykład na przykładzie tego sekretu z kluczem, gdzie nie musiałem uruchamiać 2 czy 3 wajch, żeby dostać się do kapliczki. Dobra, tu mamy zbroję, pewnie tak, brązowa, to tam dupę można sobie wsadzić. Niepotrzebna nam. Jeszcze się zbloczył gościu. Kasa. Dobra, mamy pierwszy aktywator. Okej. Tutaj mamy kluczyk. Wcześniej chyba była relikwia tutaj. Czekajcie, to ona musi zniknąć, bo tu mi się postać raz zblokowała na tych kawałkach. Więc warto poczekać, aż te odłamki nam wyparują. O dobra, zaczynają znikać. Dobra. Bo postać może się zablokować, wiecie, i to bym musiał tak stać. Tak muszę stać w sumie. Dobra, ten klucz nam jest potrzebny do tego, nie trzeba nigdzie daleko chodzić. Do tego miejsca. Proszę. Tu jest trochę kasy, święty przedmiot. I ten frajer, którego można wydoić. Dziękuję. No dobra, sobie zawracałem po sekrety. Z tego co pamiętam, a czekajcie, bo tu jeszcze... No tak, jak chcę na 100% ukończyć, to jeszcze trzeba pozabijać tych frajerów tutaj. W tych 2 strefach. O, tu już widzę, zmiana jest, bo tu chyba były typy z beczkami wcześniej. No właśnie, typów z beczkami na poziomie nie ma jak na razie, to jest już kurwa ogromną zmianą na plus. Wcześniej twórca chyba miał jakiś fetysz na ich punkcie. Dobra, i tu nam się... Znowu rycerze, dobra. No tu wcześniej chyba też były typy z beczkami. No i nie ma tych demonicznych kurwa... No tych gości z shotgunami, tych demonów. Weźmy sobie tę amunicję. O, i będzie 4. przemiana. Zaraz. Ale nam nie jest ona do niczego potrzebna, więc można sobie już pójść stąd. A mu mamy full. No i cóż. Całkiem przyzwoity poziom nam się zrobił z tego cmentarza, muszę powiedzieć. Nie ma spierdolonych samobójców, nie ma jakichś zagadek, które mózg zjadają, zacinają, bo człowiek się zastanawia, gdzie jest jakaś wajcha pojebana. Dobra. Pewnie tutaj dalej są te teleporty. Zbroi znowu nie weźmiemy. Trochę mnie te zbroje kują w oczy, wiecie, bo niedawno gwiazdkowałem całego Pine'a, Vanille. I kurwa, widzę zbroję nie zebrano i nadal mam taką dziwną myśl, żeby ją zebrać, bo będzie mi brakowało do gwiazdki. Dobra. A sobie dalej zawracamy. Tu mamy ten aktywator numer 2. To jest ważne, żeby one były w kolejności aktywowane. Zresztą w oryginalnej mapie też trzeba było po kolei wszystko robić. Okej, zawracamy. Tu sobie tutaj zawrócimy kawałeczek dalej, zanim pójdziemy do aktywatora, wiecie, bo... no, chciałbym jeszcze po kolei sekret tu jeden ogarnąć, zanim sobie pójdziemy tam. To jest ten sekret. Tym razem jest tutaj tylko... Relikwia. Wcześniej były tu chyba zbroja i mega hapeki. No i nie było tego ołtarza, tego posągu ze świecami.
Wcześniej też tu była fala samobójców, którą bardzo, bardzo, bardzo nie lubiłem, bo mnie zabijała ostro. Chociaż wy tego na filmie nie zobaczyliście, bo ja po prostu to kurwa już na pamięć znałem wtedy. Dobra, aktywator. Dobra. I to był ostatni aktywator i ostatni sekret nas czeka. Bardzo ciekawy sekret, muszę wam powiedzieć. Chociaż jedna rzecz jest na minus w tym sekrecie, nie? Bo ja te aktywatory aktywowałem i zawróciłem tam, gdzie się poziom kończy, bo byłem przekonany, że tam się coś pojawia, nie? Dopiero za drugim razem, jak sobie biegłem w tą stronę, to postanowiłem sprawdzić, co tu się dzieje, a tu nam się pojawia po prostu portal. Do takiego oto pokoju wypełnionego... Kurwa, za szybko mnie wyjebało. Pokoju wypełnionego plakatami z horrorów są. Jest mucha, koszmar z ulicy Wiązów, klątwa, piła, coś, Hellraiser, którego ja osobiście nie lubię. To, też tego filmu nie lubię, ani starego, ani tego nowego. Za to bardzo lubię Horyzont zdarzeń, jeden z moich ulubionych filmów. No, mgła mi się też troszeczkę nie podobała, no, ale mówię, Horyzont zdarzeń to od razu u mnie duży plus za umieszczenie tego filmu tutaj. Dobra, no Jeepers Creepers to w ogóle po nim pomijmy milczeniem. No i zawracamy, no niestety. Przydałoby się, żeby ten teleport w momencie, żeby umieścić tu teleport, jak już kończymy poziom, po prostu do końca poziomu, bo bez sensu biegać. Nie widzę potrzeby, żeby nudzić gracza bieganiem w kółko. Chociaż już widzę, że twórca bardzo, bardzo, bardzo poprawił cały poziom. Już widzicie, będzie odcinek znacznie krótszy. To jest 20 minut krótszy niż ten, co był wtedy. A wtedy to była, wiecie, masakra. Mimo tego, że znałem sekrety i tak się mi jebało, gdzie jest, od czego wajcha. Pamiętam, że jeszcze te wajchy wtedy się można było pomylić i nie tą wajchę odpalić, co trzeba w złej kolejności. I gra się badżyła wtedy. I już, kurwa, do sekretu się nie dało dojść, trzeba było wczytywać checkpoint. Ale tu jest spoko, muszę powiedzieć. Całkiem spoko. Gurtank nie narzeka, nie przeklina, znaczy, że jest dobrze. Na pewno jest o wiele lepiej niż było. Mamy wszystkie potwory, wszystkie sekrety, wszystkie święte przedmioty, dobra. To kończymy. Zobaczmy, jaka ta karta i sprawdźmy przede wszystkim, czy nam się ta druga karta, którą na początku znalazłem, odblokowała w rozdaniu. To ta karta, kurde, która sprawia, że dusze nam dłużej się trzymają. Soul Keeper. Ale przede wszystkim sprawdźmy rozdanie. Teraz będziemy mieli Boneyard. To sobie go przejdziemy w następnym odcinku. Mamy znaleźć 500 jednostek, ponad 500 jednostek złota. Dobrze, od razu mamy napisane, co mamy zrobić. Niektóre misje w niektórych modach są niejasne, wiecie. Dobra, nie mamy tej karty. Czyli ta karta to był po prostu tymczasowy buff. Aha, dobra, dobrze wiedzieć. No, z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć.